a od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią. Pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Pani przewodnicząca, szanowni europosłowie, pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co pani robi, za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Now. I invite. W związku z tym i tym akcentem zakończymy pierwszą część debaty. Poproszę panią von der Leyen o odpowiedź na większość z tych wypowiedzi. Honourable members, thank you very much for a very lively debate. Pani przewodnicząca, dziękuję za tę bardzo ożywioną debatę, która pokazuje, jak żywotna jest europejska demokracja. W ostatnich miesiącach grupy polityczne przedstawiły swoje różne programy dla Europy i myślę, że była to gorąca, ale sprawiedliwa kampania wyborcza. I po raz drugi w historii frekwencja wyborcza w wyborach wzrosła po latach, kiedy spadała. Europejczycy pokazują, że zależy im na Europie, że chcą, by ich głos był słyszany i to jest dobry znak dla europejskiej demokracji. Ale musimy też mieć jasność co do zagrożeń stojących przed naszą demokracją. Nasze społeczeństwa są spolaryzowane bardziej niż kiedykolwiek indziej od czasów zimnej wojny. Powiem jasno, my zawsze będziemy bronić wolności, ale wolność nie oznacza prawa do zagarnięcia wszystkiego. Nie ten, który kto najgłośniej krzyczy, okazuje najmniej szacunku, ma prawo władzy. To praworządność i szacunek nas łączą. And thank you for the show of. I dziękuję za tak szerokie poparcie w tym domu demokracji, za respekt wzajemny. Ten respekt jest czymś, co możemy budować razem ponad podziałami partyjnymi, ponieważ w ten właśnie sposób rozwiązujemy trudności i różnice w demokracji. Nie poprzez krzyczenie, brak szacunku czy przemoc, ale przez głosowanie. Nie poprzez podsycanie podziałów, ale poprzez budowanie pomostów i dialog. Przez ostatnie tygodnie słuchałam wszystkich sił demokratycznych w tej Izbie w poczuciu szacunku i w duchu dialogu. I respektowałam te wytyczne polityczne, które właśnie przedstawiłam. Teraz czas, by siły demokratyczne zjednoczyły się i posunęły Europę naprzód, ponieważ tak wiele nas łączy, więcej niż nas dzieli. I to jest esencja Europy. To jest historia Europy.
jesteśmy zjednoczeni w różnorodności i w trudnych chwilach. I na zakończenie zakończę moją wypowiedź słowami Dawida Sassolego, które wypowiedział na parę dni przed śmiercią. Nadzieja to my. My, ludzie Europy, jesteśmy naszą najlepszą nadzieją w niebezpiecznym świecie. I dziś nadzieja Europy jest w Państwa rękach, w rękach sił demokratycznych. Dziękuję i niech żyje Europa. Thank you. Dziękuję bardzo. Now I give the floor to Jeroen Lenaerts. I teraz bardzo proszę, pan poseł Jeroen Lenaerts. Jeden i minuta i pół. Thank you very much. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani von der Leyen. Moje przesłanie dziś jest proste. W świecie, gdzie mamy zawieruchę, Europa musi być silna, zjednoczona i niezależna. Musimy się obudzić i musimy rosnąć pilnie. Strategiczna autonomia to nie jest zabieg teoretyczny, to jest warunek konieczny, aby wywiązać się z odpowiedzi, z oczekiwań naszych obywateli. Ona to proszą i oczekują naszej odpowiedzi. To oznacza inwestycji w obronność, abyśmy byli bezpieczni, ale także, aby nasze życie było, nie kosztowało tak dużo i ceny żywności nie zależały od zawirowań na zewnątrz. Do tego wzmocnienie demokracji, zarządzanie migracją, ochrona naszych granic i zarządzanie tym wszystkim w sposób inteligentny, oparty na włączeniu. Myślę także o medycynie. Miliony Europejczyków uzależnione są od importowanych leków czy też składników leków. My musimy produkować leki we własnych granicach. Nie możemy być uzależnieni od tego. Uzależnienie tylko przynosi jeszcze większą niepewność, kruchość. Potrzebujemy stabilności i silnego przywództwa. A stabilność i przywództwo, które prezentowała, to jest coś, co prezentowała pani von der Leyen, pani von der Leyen w ciągu ostatnich 5 lat. Więc może pani liczyć na nasze wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pani Laurycki. Dzięki. 1,5 minuty. Grazie, prezydent. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowna pani kandydat. Strategiczna agenda 2024-2029 wymaga jasno konieczności działania, jeśli chodzi o demokrację i praworządność. I to nie tylko Orban chce osłabić projekt europejski. My od samego początku mówiliśmy jasno, jesteśmy otwarci, by rozmawiać z panią o programie następnej kadencji, ale nie jesteśmy otwarci na jakiekolwiek umowy z suwerenistami. Szukanie ich głosów miałoby bardzo wysoką cenę i dotyczy to dnia dzisiejszego, ale także przyszłości. W strategicznej agendzie zwraca się uwagę na temat przemysłu i konkurencyjności.